Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Darkwood. Tak, dobrze widzicie, to jest automatycznie nagrywane po poprzednim odcineczku. Robię sobie delikatny zapas, no i szukamy tej cholernej... Ej, my tu już byliśmy. Szukamy tej chatki. Ta mapa jest tak niedokładna, że ja pierdzielę. Tam nas nie było. Dobra, musimy go zabić. Niestety, autofamą. Ale wierzę, że może to nas zaprowadzi gdzieś. Dobra, nie będę śpiewał, spokojnie. Tu nie ma. Tu kurde bela nie ma. Teraz się boję, że mi te grzybowe gnojki wyskoczą. Gdzie jest ta chałupa? Upa, gdzie chałupa? Tu jest chałupa, coś jest to. A my tu byliśmy chyba. Przyjrzyj się. Co się tam dzieje? No właśnie, my tu chyba byliśmy. Tak, i pamiętam, że ja nie chciałem tu wchodzić chyba, bo były te grzyby. Gdzie spali? Jak to się spali, to już będzie kurwa godzina 20. Dawaj. Gdzie spaliło? Na dupę. Nie spaliło się. Weź się zgasi już, no. Już. No właśnie. Nie dało się inaczej. Kurwa, ile grzybów. No dobra, bo się robi niebezpiecznie. Co tu się od Janie Pawla? Więc grzybki. Wnętrze chaty jest całkowicie prosięte grzybami. Podłoga, choć przypomina nieco drewnianą, ugina się miękko pod moimi stopami. Ze ścian i sufitu sączy się biała, bezbarwna maś. Grzybowa babcia! Czym ty jesteś? O kurde, ale ty jesteś śmieszna. Na przeżytym, bujanym fotelu śpi staruszka. Jej sen jest głęboki i spokojny. Pomiędzy burzy jej ksiwych włosów wyrasta garść soczystych grzybów. Próbuj zerwać jednego grzyba z głowy kobiety. A obudź staruszkę. Staruszka powoli otwiera oczy. Przez chwilę patrzy przed siebie nieobecnym spojrzeniem. W końcu jednak zdaje sobie sprawę z mojej obecności. Zaraz. Ty nie jesteś. Puste oczy nabierają pytającego wyrazu. Nie spodziewałam się gości. Zerknęła nerwowo na zamknięte drzwi po swojej prawej stronie, po czym rozejrzała się po porośniętej grzybami chacie. Uspokoiła się trochę. No jak sądzę, nie powiesz mi czego chcesz? A chcesz czegoś, skoro stoisz tu przede mną, prawda? Wskaż palcem zamknięte drzwi. Drzwi staruszkę, nic nie rób. Wskaż palcem zamknięte drzwi. A to drzwi do izby. Nic tam po tobie, nic tam nie ma. Staruszka zaciąga się papierosem. Wróć tutaj, jak przypomnisz sobie, czego ode mnie chcesz. Pokaż przedmiot. Rysunki dziecka. Staruszka sięga słabą dłonią po rysunek i mruży oczy. A tak. Jesteś jego ojcem, czy bratem. Kilka dni temu przyrasł tutaj. Był bardzo nerwowy. Schował się w kąt i siedział tak chyba przez cały dzień. Uspokoił się w końcu. Chyba mu tu dobrze. Mi z nim też tutaj bardzo dobrze. On lubi rysować, choć rysunki jego mało są dziecięce. Kobieta spojrzała nerwowo w stronę małego, porośniętego grzybami okna. Ten las to nie miejsce dla dzieci ani starców. To miejsce dla takich jak ty. Wczoraj widziałam przez okno kilku chłopców. Ukrywali się. O, tam. Kobieta z wysiłkiem podnosi dłoń dzierżącym palcem, wskazuje bliżej nieokreślony kierunek. Kryli się, ale ja, choć stara, dobry mam wzrok. Ja wiem, co widziałam. Ich wygłodniałe, zapadnięte oczy. Ja wiem, co im chodzi po głowach. Chcą mnie pożreć, mnie i tę moją chałupę. W początku myślałem, że jesteś jednym z nich, ale ty widocznie potrafisz zapanować nad apetytem. Pozbądź się tych wybudniałych szaleńców. Staruszka ściszyła swój głos do cichego pomruku.
Zróbże dobry uczynek, synek, i pozbądź się ich. Nie wiem, gdzie mieszkają, ale ty młody jesteś silny pewnie. Dasz sobie radę. Wokół mojej chaty na pewno znajdziesz jakieś ślady. Jeśli się pozbędziesz, jeśli dziecko będzie bezpieczne, pozwolę mu wrócić do domu. Zdjęcie drogi. Staruszka spogląda na zdjęcie i zamyśla się. Kiedyś samochody jeździły nawet. Później tą drogę zamknęli. Postawili siatkę i szlaban, ale ich siatkę i ten szlaban las pochłonął. Tak, to chyba było. Dobra, czyli co? Musimy znaleźć sobie naszych opułka? Obcęgi! Kluczy z wzrokiem. Mata, o kurde, możemy sobie w końcu zrobić tą miejscówkę. Ale z moich kluczy nie pasuje. Kurwa. I nawet tędy przejść się nie da. Ale jestem ciapa. Dobra, 16 godzina, czy my zdążymy? No w sumie możemy zdążyć. Są ślady. Tędy idą. Pod tą chatą zaglądali. O, torba. Torba z urwanym paskiem. Ktoś musiał przypadkowo zgubić. Leży tu chyba od niedawna. Da się ją przeszukać? Da się. Rozerwana paczka papierosów. Na dole w niej napis powrót południowy obrzeża Bagien. I bandaże z alkoholem, który od razu sobie zużyjemy. Gdzieś tu te ślady się kontynuują? Jeśli ciało, przyjrzyj się. Też umarł z głodu. Gdzie oni kurwa poszli? Gałgany. Możliwe, że gram spróbuje bambuko zrobić i oni gdzieś tu poszli. Gdzie są te ślady? O, widzę, widzę, spokojnie widzę. Nic nie złapię tam. Na serio nie widzę, kurwa, żadnych śladów. Poszli tędy, do góry? Możliwe, że nie poszli do góry? Nie. Te ślady kontynuują się tu. Tak jakby szli wodą. Jakby jest 17 godzina, trzeba się zbierać powoli. Jakby szli wodą i gdzieś wyszli tędy dopiero. Ale tu żadnych śladów nie widać, to musieliby tak całkowicie iść. O kurwa, biegnie. Zdzieramy. No kurwa, jak jest szybkie gówno. Jakie to gówno szybkie było. Kurwa, i biegacza miałem i tak mnie doścignęło, no bez jaj. Dobra, czyli musimy się wrócić następnego dnia w tamto miejsce. I musimy przeżyć. Musimy nockę przeżyć. Trochę, kurde, pamiętam tą mapę. I tu jest zaraz nasza miejscóweczka już. Nawet zdążyliśmy na 18, świetnie. Dobra. Jest git, dotarliśmy do domu, tylko tak. Amunicji mamy bardzo mało, bo chyba jeszcze jeden magazynek? Tak, jeden magazynek. Shotguna użyliśmy. Może niepotrzebnie strzelałem z shotguna, kurwa, do tamtego stwora wtedy. Bo w sumie on taki mocny nie był.
Grzybów mamy od zarąbania. Sobie te grzyby możemy gdzieś tu włożyć. Miejsca nie ma. No te grzyby nie ma miejsca. One pewnie zaraz skwaśnieją. Czy spleśnieją. Czy grzyb może spleśnieć? To mi ciekawe. Ulepsz warsztat. Właśnie, ulepszamy cholerny warsztat. Jeszcze można ulepszać? Jeszcze jedno obcęgi? Dubeltówka. My już jedną mam. A nie, mamy prosta śrutówka. Dobra, bo jest 19. Włączajmy już to, co mamy włączać. Musimy jeszcze zrobić sobie pułapki ze dwie. Wiem, że to jest delikatne marnowanie, ale... Ale zawsze. Lepiej mieć, niż nie mieć. Lepiej nosić, niż się prosić. Przynajmniej ja tak twierdzę. Wiecie co, może jedną... No kurwa, nie będziemy sobie jednej. Nie, już nie zdążymy. Dobra. No trudno. Ja sobie jeszcze tu postawić jedną pułapkę. No ale ewidentnie. Gra nam na to nie pozwoli. Zabarykaduj. Oczywiście standard pułapka kolejna. I tak. Następny już nie będziemy chyba robić. Złom mamy sporo. Powinno nam starczyć, przynajmniej na jakiś okres. Na jakiś okresik powinno nam to starczyć, dobra. No i standardowo karabinek leci tu, karabinek robi bry. Lary możemy sobie ułożyć. Ilse sobie weźmy tu. I to by było chyba na tyle. Wypnijmy sobie jeszcze to. Dobra, i starczy. I śluz. To co nam jeszcze tu doszło? Strzelba myśliwska. Ale trzeba byłoby to ulepszyć. Możemy zrobić siekierę. Czy mamy kij, nie mamy kija. Nie, lipa. Wtedy mieliśmy tych kij od cholery. My to sprzedawali nawet. To co nam jeden koktajl. W sumie ja bym zrobił sobie więcej tych koktajli Mołotowa. No to zawsze jednak koktajl. Lepiej mieć, niż nie mieć. I pewnie te pociski średniego kalibru wykorzystuje strzelba myśliwska. Tym razem mogą nam coś rozwalić. Coś tu lata. Coś tu lata. Coś tu też lata. Coś tu chodzi. Coś się nie może zdecydować, jak wejść. Ewidentnie. Czyli jednak jeszcze będą... Znaczy na pewno jeszcze jeden odcinek będzie z Darkwooda, bo już widzę, że 13 minut to... Raczej nie zdążymy tego ogarnąć. O kurwa, jak to jest mocne. Jakie to było mocne. Może masz tak? Ja bym się nie spodziewał, że to takie mocne cholerstwo. Kurwa, naprawdę. Naprawmy to. Zbugowało się, really? Naprawdę, gro. Tam się zapaliło. Gówno. Posrane. No serio, troszkę się zbugowały.
Te szafki się zbugowały. Czemu ta gra mi tak na złość? Ej, taboret! Kurwa, naprawdę. Jeszcze się tam jebałem, kurwa! No i pierwsza noc, której nie przeżyjemy, niestety. Chyba nie żyje. No właśnie. Pierwsza noc, której kurwa nie przetrwaliśmy. Kochane przeładowanie. Godzina 8. O, jestem zły. Ale jestem zły. Kurde, no. Się cholera musiała wpierdzielić, no. Co za gnój. Co za gnój. Jestem wściekły. Ale jestem wściekły. Kurwa, ja nie wiem, ta jedna pułapka to w ogóle go nie ruszyła. Ta jedna pułapka w ogóle go nie ruszyła. To w ogóle to... Aj, robili sobie co chcieli. To tam się wjebałem na tą pułapkę, jak debil. Jak debil. Dobra, no musimy sobie to delikatnie jeszcze, no, poprawić. Musimy to poprawić, no nie ma innej opcji. Najgorsze jest to, że mi się chyba naprawdę zbugowało to. Chyba serio mi się zbugowały te rzeczy. Czy nie to, żebym narzekał na to. Próbujmy to jakoś przenieść. To będzie śmieszniejsze. No właśnie, kto mi tak będzie robić, to powodzenia życzę. O! Ideolo, nie ma kurwa szans, żeby teraz przez to przejść. Nie ma szans. W sumie głupio ta pułapka stoi. Nie mam jak przychodzić teraz. No i tak jedną musimy też ściągnąć. No ciekawie nam się to zrobiło, nie powiem. Rozbierz to. Dobra, chodzimy. Kurwa, tu jeszcze jedna pułapka. O, dobra, udało się. Te lampy trzeba przenieść. No to cholerne czerwone światło tak wszystko porozpieprzało, no. Ale mówię, w sumie może to i lepiej. Może druga noska już będzie lepsza w naszym wykonaniu. Pyk, myk. O nie! Wyskoczył. What? Pobagowało wszystko? Ej, serio, to się pobagowało. Co tu się dzieje? Co tu się od Janie Pawla? Co tu się od Janie Pawla? Wy to widzicie? Co się z tymi propsami dzieje? Nie no, trochę bez sensu to jest. Ta szafka mi się zepsuła. Po całości mi się zepsuła. No kurwa, jak ona tak będzie mi robić? Szafko, przestań! Przestań, szafko! Szafo w sumie. Mam pewien pomysł. Ale mógłbym sobie zepsuć grę przez to, to może lepiej nie. Bo w teorii, jeżeli byśmy tą szafkę wzięli, podeszli z tym tutaj, to jest szansa, żeby nas przepchnęło, ale boję się, że no, mogłoby to się skończyć źle. Mogłoby to się skończyć źle. Dobra. I wracamy do poprzedniego
miejsca. O, dobra. Przeszliśmy nawet w miarę. No tą lampę sobie przeniosę jednak. I krzesełko. Ja chcę tam krzesło. To krzesło było lepsze w tamtym miejscu. Nie ruszajcie mi tego, proszę. Nie ruszaj tam mnie tego. Dobra. Przejdź tam. Lampa, czy ty kurwa masz taki hitbox dziwny? Ja pierdzielę, jak on ma dziwny hitbox. Zobaczcie. No tutaj w sumie nie. Ej, dobra, chyba to było coś zbugowane. Dobra, skoro wiemy, że tutaj jest nasz taki najczulszy punkt, że tak powiem, tylko czekajcie. O kurde. Ja chyba trochę spartoliłem, prawda? Oczywiście już się dwa popsuły. Handluj szybko. Handluj z tym. Czy ja nie zaakceptowałem handlu? Zepsute grzyby się już porobiły. Jeszcze głowa kury była. Po co mi jest ta głowa kury? Nie wiem. Nie wiem, po co to mi jest. Dobra, z panami jeszcze raz pogadamy. Ja złom wam opchnę. Otwierdź. Czy mi coś tu jeszcze będzie potrzebne? Nie wydaje mi się. Nie macie interesującego lutu. W sumie żałuję trochę, że wilka zabiliśmy, bo on miał w sumie bardziej interesujący lut. Ale tak, dużo sideł potrzebujemy. Jak najwięcej. Dobra. To nam jest niepotrzebne. Amunicja, no właśnie, przeładujmy kurwa ten karabin. Zasrany. Da się go przeładować z tego miejsca? Nie da się. Powinien do łapy. I to jest ostatnia amunicja nasza. Więcej już jej nie mamy. To też możemy przeładować. I dobra. To sobie naprawmy. Naprawiliśmy pigułki, mamy już całe. Bateryjki nam są niepotrzebne. Drucik nam jest niepotrzebny. Szmaty niepotrzebne. Wytrych się przyda. To się przyda. I to się przyda. Pilsów już zbytnio nie mamy. Mamy 3 sztuki tylko. Niedobrze. Dobra, idziemy te siły porozstawiać, bo one są potrzebne tutaj, w tych miejscach. Nie. Kurwa, wiedziałem. Wiem, że ten baran oczywiście nie umie skakać. Nie umie skakać. Jak człowiek. Dobra. Tu jedno. Tu drugie. Tu trzecie. Będzie tak narozpierdolony ten pułapek, ale tu i tak nie chodzę praktycznie. Więc mi to w żaden sposób nie przeszkadza. Będę się czuł na pewno spokojniej. Tutaj. I w sumie tutaj też damy. Gorzek mi się wpierdoli tu. Tędy. Ja to okno w sumie mogłem zabić dechami, wiecie? Ej, ja tak chyba zrobię nawet. Ja to okno zabiję dechami, tak? Na wszelki wypadek, niech to będzie zabite. I niech on już więcej mi tutaj nie wchodzi. Pewnie jeżeli chodzi o to wejście tu, da się je naprawić? Gówno się da, nie da się. To się da. Też mi wielka łaska. No tak to tutaj 5 pułapek myślę, że powstrzyma. Będę i tak nie chodzimy, więc luz. Tutaj nic się nie stało. Tu jeszcze jedna pułapka będzie potrzebna. Od razu też ją możemy zrobić. Żeby mieć już tak na
No zaś. O, w tym miejscu. Igit. Koktajle tu. To jest niepotrzebne. Pancerz, 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 pancerz. Muszę mieć pancerz. Pancerz jest tu. Dobra. I to by było chyba wszystko, prawda? Da się brać... O, jest akurat jedna. Dobra, zajebiście. Mam nagrania 25 minut. Dobra, myślę, że możemy jeszcze pójść na zachód. Który to nie jest problem. Będziemy odkrywać dalsze... mankamenty tego wszystkiego. Bardzo mnie irytuje to, że te monstry tak szybko biegają. Nie da się im w ogóle uciec. Nie wiem, czy ja muszę brać te pilsy? Jest niedaleko. Tutaj najgorzej, niestety, przejść w jakikolwiek sposób przez tą wodę. Dużo grzybów. Ej, da kurwa, czy ja się jakoś pogubiłem? Zawał. Mówcie co chcecie, ale ja miałem taką panikę w oczach, że nie wiedziałem co się dzieje. Nie wiedziałem, że on mnie na hita nie strzątnie, co dopiero kurwa to. Ale panika. Ja wiem, że tego nie było słychać, no bo ja się starałem nie odzywać, bo myślałem co ja mam kurwa zrobić, co ja mam zrobić. Jak mam to przeżyć? Dobra, żyjemy. No kurwa, zaraz się znów tu wracać, to by była lipa. Lipa jak jest na cholera. Dobra, już wiemy jak tam wejść. Czy kurde, my byliśmy w tamtym miejscu. Tam gdzie te grzyby były, byliśmy w tamtym miejscu. Co ty tak kurde oddechu złapać nie możesz, co chłopie? Ale co tobie się dzieje? Zadyszka? W takim wieku? No nie bądź śmieszny. Byliśmy tu, ewidentnie tu byliśmy. No jak ten... Nie, to nie jest tam to nie jest ta miejscówka. To nie jest tu. Przepraszam. Lady. Tu też są jakieś ślady. Trup, przyjrzyj się. Trup coś niedawno go zagryzło. Jest straszliwie wychudzony. Zakrwawiony kamień? Kawałek równocisnego kamienia. Jest zakrwawiony. Prawdopodobnie ktoś użył go jako broni. Ślady, trup. Kurwa, te ślady się non-stop kończą. Naprawdę nie wiem, gdzie te ślady podążają. Nigdzie nie widzę, żeby te ślady były. Bagna, ach te bagna. Nie widzę, żeby te ślady gdziekolwiek prowadziły, to jest najgorsze. O? Widziałem jakiegoś człowieka. Widziałem jakiegoś człowieka. Co to kurwa było, przepraszam bardzo. Co to było, ja się pytam. Groczy, ty mi możesz wyjaśnić, co ta w ogóle kobieta powiedziała? Przysługa dla grzybowej babci. Grzybobabcia twierdzi, że chcą ją pożreć, wygłodnieli chłopi. Pozwoli mi zabrać chłopcy tylko wtedy, gdy się z nimi uporam. Nie potrafiłam jednak powiedzieć, gdzie mieszkają. Poradziła mi, bym rozejrzał się wokół jednej jej chałupy. Może znajdę tam jakieś ślady. To mam te ślady. Kapliczka, przyjrzyj się. Tego nie widziałem wcześniej. Kapliczka z grzybami. Patrzę, jak te ślady idą. Idą tędy. Idą tędy. Idą tędy i tu się umykają.
Tu ich już nie ma. Więc staram się iść po tych śladach. Ślady idą tędy, jak idzie moja myszka. To była ta torba. Ślady idą tu. Nie mam pojęcia, gdzie prowadzą dalsze ślady. Bo ich tu nie widzę. Jakiś stworek. Już mam to ją przy sobie. Nie widzę żadnych innych śladów. To widzę dużego moba. Zabijmy go, bo on będzie tu latał. Jak tu będziemy chodzić, to lepiej, żeby go nie było. No serio, nie widzę tych śladów tu nigdzie. O, kiedy masz schizy, kurwa. O? Za karabinami? Gówno żeś widział. Gdzie są te cholerne ślady? Dobra, moi drodzy, ale śladów będziemy już szukać w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już to będzie ostatni, albo przedostatni przynajmniej. Więc no, no tak. Więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grałem dla was Shiro i widzimy się w poszukiwaniach śladu. Trzymajcie się. Hej, hej.